Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to przedstawię się, ja mam na imię Estera i jest mi bardzo miło, że wpadliście na mój kanał. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym i mierzymy ze sklepu Tesco. Mam siatę ubrań. Nawet w sumie nie wiem, ile wydałam, bo kupowałam te ubrania kilka dni temu, ale mam gdzieś tutaj parę, więc zaraz wszystko Wam powiem. Ogólnie, jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie, jak tylko weszłam do sklepu i zaczęłam oglądać te ubrania, to stwierdziłam, że wszystko jest jakieś takie nijakie, na jedno kopyto i nawet chciałam zrezygnować z nagrywania tego filmiku, ale tak pochodziłam sobie w kółko i stwierdziłam, że w sumie może i to nie są jakieś super oryginalne ciuchy, ale z drugiej strony są to takie basici, które mogą nam posłużyć na więcej niż jeden sezon. No i wybrałam sobie chyba 6 rzeczy. Tak, jest to 6 rzeczy i za wszystko zapłaciłam 239 zł i 96 groszy, czyli 240 zł za okrągleniu. Wzięłam 3 t-shirty, dwie sukienki i jeansy. Nie, mi się wydaje, że ja wzięłam więcej sukienek. Zaraz zobaczymy. Boże, już sama nie pamiętam, co wzięłam, to jest jakaś masakra. To już nie jest normalne. Dobra, słuchajcie. Jeżeli chodzi o te ubrania, to ja tak jak w poprzednich filmikach, które gdzieś tutaj Wam podlinkuję, to było mierzymy z Pepko i mierzymy z Kika, nie mierzyłam ich w sklepie, po prostu wzięłam to, co mi wpadło w oko, wybrałam swój rozmiar, no i tyle. Nie przedłużam, bo po prostu ja już chcę je oglądać i przymierzać. Pierwsza rzecz to są woskowane dżinsy. Staram się zawsze mieć w szafie właśnie jedną parę takich dobrych woskowanych jeansów. One są z troszkę wyższym stanem, więc powinny fajnie wyglądać na pupie. I to jest rozmiar 36. I tak naprawdę to są jeginsy, tak? To są po prostu, one są na wzór leginsów, nie mają zamka. Nie jestem bardzo ciekawa, jak będą na mnie leżały. Myślę, że to jest taki must have. Tym bardziej, wiecie, na jesień, zimę. Fajnie wygląda do sweterków, do zwykłych sportowych bluz. Mam nadzieję, że będą ok, bo te, które miałam poprzednio, takie moje ulubione, już się sprały, jak to wiadomo, woskowane. No i potrzebuję po prostu nowych. Kolejna rzecz, panterka. Słuchajcie, u mnie nie ma holu bez panterki, w każdym musi być panterka. No ale teraz jest to w sumie jeden z najmodniejszych printów sezonu, więc nie ma się co dziwić. Sukienka w rozmiarze 36. Bardzo jestem ciekawa, jak będzie na mnie leżała. Lubię jesienią nosić takie dzianinowe sukienki. Ona ma tutaj takie fajne paseczki w jesiennych kolorach żółto-brązowe. No i dobra, kolejna rzecz. To jest jeden z tych t-shirtów. I on jest w rozmiarze 36. No i tak, wydaje się taki zwykły, ale ma bardzo ciekawe rękawki i właśnie ze względu na te rękawki go wzięłam, bo jestem bardzo ciekawa, jak będzie układał się na sylwetce. One są takie, zobaczcie, tutaj jest troszkę tak oversize'owo i takie małe rękawki. No i teraz mam tutaj 3 rzeczy, to są 2 sukienki. O, widzicie? Mówiłam, że sukienki są 3. Widocznie ta panterka jest policzona jako t-shirt. To są rzeczy, które są tak naprawdę na jedno kopyto, tak bym to nazwała, bo są wykonane z tego samego materiału i różnią się kolorami. I teraz tak, mamy tutaj golfik. Golfik w kolorze morelowym. Patrzcie, zapomniałam Wam mówić cen. On kosztował 34,99, ale jak będę mierzyć, to jeszcze raz powtórzę cenę, także spokojnie dowiecie się, ile tam te rzeczy kosztowały też. 35 zł, bardzo fajny kolor, który myślę, że pasuje każdej dziewczynie, bo on tak fajnie ożywia skórę. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Zobaczymy, jak będzie wyglądał, jak go przymierzę. No i tu są rzeczy, które nie są w moim stylu, totalnie. Mówiłam Wam to od razu, ale wzięłam, bo jestem bardzo ciekawa, jak będą na mnie wyglądały i być może się do nich przekonam. Tak jak ostatnio było z asymetryczną sukienką, którą po prostu założyłam i od razu się w niej zakochałam, a byłam pewna, że nie lubię takich rzeczy, więc no,
różnie to bywa. Pierwsza rzecz to jest sukienka w takim kolorze oliwkowym. To jest naprawdę przepiękny kolor. I myślę, że dziewczyny o ciemnej karnacji będą w nim wyglądały cudownie. I ona jest w rozmiarze 38, bo nie było właśnie 36, a 34 wydawał mi się troszkę maławy. Więc wzięłam to 38. I no zobaczymy, bo wiecie, te takie sukienki dzianinowe, to obcisłe, one podkreślają wszystkie mankamenty figury. Więc jestem bardzo ciekawa, jak będę w nich wyglądać. A druga to jest taka zieleń butelkowa, powiedziałabym. Ona jest zapinana na guziczki, rozmiar 36 i kosztowała 49,99, czyli 50 zł. Myślę, że to nie jest dużo, jak na taką długą sukienkę. I ona ma tutaj paseczek. Jestem ciekawa, będę próbuję tutaj podejrzeć w lustrze, jak wygląda w tym kolorze, czy on mi w ogóle pasuje. No dobra, no i to jest wszystko, 6 rzeczy i zabieram się do przymierzania. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o tych ubraniach, czy coś Wam wpadło w oko, czy zamierzacie sobie coś kupić. I oczywiście piszcie szczerze, co mi pasuje, a co mi nie pasuje. Na pierwszy ogień poszedł ten morelowy sweterek i jest cudowny, ja go sobie zostawiam. Jest bardzo fajny. Taki, słuchajcie, basicowy, fajnie podkreśla figurę. Jedyne co to widzę, że materiał jest trochę cienki i prześwituje mi przez niego czarny biustonosz, więc będę musiała nosić cielisty. Ale poza tym wszystko jest ok i on nie był drogi, tak? Tak, 35 zł, więc myślę, że jak najbardziej trafiony zakup i zostaje w mojej szafie. Kolejna rzecz to t-shirt w takim różowo-morelowym kolorze i tutaj już od razu jestem na nie, dlatego że nie podoba mi się to, jak on się tutaj układa między biustem a pachami. Myślałam, że to będzie jakoś fajnie, ciekawie wyglądało. Tymczasem, nie wiem, w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale jakoś tak brzydko zaokrągla mi barki i to wszystko wygląda naprawdę... Nie, o, zobacz, ten stół też się jakoś tak dziwnie układa. Coś tu jest nie tak. A, jestem na nie. To na pewno oddam. Założyłam sobie te treginsy i niby jest wszystko ok, ale jednak coś jest z nimi nie tak. Są jakby... Nie wiem, one się jakoś tak dziwnie ciągną. Miałam wrażenie, że tutaj jest za dużo materiału, z kolei tutaj jest za mało, czyli jakoś po prostu chyba nie są dopasowane do mojej figury. I... Nie wiem, ogólnie są spoko, ale ja je chyba oddam i zamówiłam sobie też takie z Naked i być może te z Naked będą lepsze, bo te jakieś takie, nie wiem. To jest rozmiar 36 i one kosztowały, już Wam mówię ile, 59,99, 6 dyszek. No ale idealne nie są, a ja chcę mieć jedną taką parę czarnych woskowanych spodni i one mają być idealne i koniec, a one no niestety nie są, więc myślę, że je oddam. Chociaż odwrócę się do Was tyłem i powiem Wam, że plusem jest tutaj to szycie trójkątne, bo ono fajnie podkreśla pośladki. Kolejna rzecz to dzianinowa sukienka w panterkę i ona jest naprawdę fajna, podoba mi się. Jest taka milutka, mięciutka i wygodna do jakichś grubszych rajstop na jesień i zimę. Myślę, że będzie świetna. Ten pasek właśnie fajnie wygląda, bo ona bez tego paska chyba by była, troszkę nie bardzo by wyglądała. Fajna, jest naprawdę jest fajna i myślę, że leży na mnie dobrze. To jest rozmiar 36. Ile ona kosztowała? Nie wiem, muszę znaleźć tutaj cenę i zaraz Wam powiem. 49,99, więc 5 dyszek za taką sukienkę, myślę, że to jest naprawdę całkiem spoko. Ja w ogóle jestem zaskoczona, bo nawet nie przypuszczałam, że ceny w Tesco są porównywalne do tych cen w Kiku i w Pepco. Myślałam, że są droższe ciuszki tam. Nie, to nie jest sukienka dla mnie. To jest chyba ta w rozmiarze 38. Tak, i ona jest, no jest troszkę taka luźna, ale w ogóle nie. Ja się czuję nią przytłoczona. No ona mi tu sięga dotąd. Także nie. Może na wyższe dziewczyny by fajnie pasowała. Kolor jest ładny, dla brunetek super. Ale nie czuję się w niej dobrze. Także na pewno ją oddam.
teraz jak już zdjęłam tą poprzednią sukienkę, to wiecie co? Stwierdziłam, że ona byłaby naprawdę fajna, gdyby była krótsza. Ale z kolei ta sukienka jest ekstra i w ogóle ten kolor taki... On mi się kojarzy z jakąś taką rodzinną kolacją w domu, wiecie, kiedy chcecie się ubrać tak jakoś fajnie, troszkę bardziej elegancko, chcecie założyć na siebie coś bardziej specjalnego, ale nie chcecie też się jakoś stroić, nie wiadomo jak. I jest taka fajna, naprawdę kobieca, słuchajcie, biust podkreśla, pupa, super, bardzo mi się podoba. A w ogóle nie spodziewałam się, że będzie taka fajna. No i ona ma długość też taką do połowy łydki. Piękna, jest naprawdę bardzo fajna. Zostawiam. A kosztowała... 30 zł. Nie może być. Nie, kosztowała 50 zł. Coś mi się na tym paragonie nie zgadza. To już wszystko w dzisiejszym filmiku. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie mi koniecznie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tych ubraniach. Czy coś konkretnego wpadło Wam w oko. No i dzisiaj już żegnam się z Wami. Dziękuję, że byliście ze mną i obejrzeliście filmik. I widzimy się za kilka dni tutaj na kanale. Do zobaczenia, pa!